Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i lecimy dalej z naszą rozgrywką. Tutaj w tym miejscu żeśmy zakończyli. Nie było wprawdzie maszyny do pisania, ale zrobiłem taki koniec, no jak to się mówi, edycyjny, ponieważ tamten odcinek no już troszeczkę miał, więc lecimy z kolejnym. Dobra, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. O! Nie zauważyłem go. No. Nie chciałbym w niego strzelić na dachu, bo potem nie będę mógł po niego sięgnąć. Czekajcie, może tu strzelmy gdzieś, żeby go... No patrzcie, nie chce się, żeby on mnie zobaczył. On sobie konsumuje w najlepsze. Czekajcie, tym to nie. Może tym strzelmy? Mam nadzieję, że to ma mniejszy... Ja może odejdę nawet trochę, żeby powiedzmy... Dobra, ładnie. No i teraz już jesteś mój. A! Dobra. Pięknie. Bałem się po prostu, żeby on nie został na dachu, bo mówię, jak zostanie na dachu, to go już tutaj nie ściągniemy na dół. A może nieść ze sobą fajne trofeum. Zniszczmy. Pociski wybuchowe, fajnie. Zobaczmy, co tu jest. Tu coś jest. Zostaw klucz do łódki w budce koło kopalni. Hans nie żyje, więc koniec z łowieniem na jakiś czas. Wszyscy wiemy, że jego śmierć to nie był wypadek. Żarłego wielka ryba razem z łodzią i w ogóle. Ohoho. Strach się nie bać. No dobra. Tu jest łódź. Odpal silnik. No dobra. Klucz do łódki. No to nie, mniej nie więcej tylko to. Odpalamy. Odpalamy, słuchajcie, i ruszamy w trasę. O. Jak patrzę, ten zbiornik wodny. Tędy nie przepłyniemy, tędy też nie. No dobra, no to płyniemy. Chyba przed siebie. Przez tą oślizgłą substancję. O. O kurde. To ta ryba, o której było opisane. Dobra. Czekajcie. Tędy mogę popłynąć? Mogę. A, tylko czy tutaj dalej się da? Nie, tutaj się dalej nie da popłynąć. No dobra, skoro tutaj nie możemy, tutaj też nie. Bardzo skrętna łódka, jak widzicie. Chciałbym taką mieć. O, tu jakaś przystań, patrzcie. F, cumuj, no to cumujemy. Zacumowana. Odczajmy tutaj najpierw może po tej stronie co i jak. Coś dziwnego słyszę. O, tu jakieś takie bajorko, jeziorko. Zobaczmy na mapie, jak to wygląda. O, tu mamy ryby, dobra. No to bierzemy się za łowienie ryb. Powiem wam, że ja tu nie widzę ryb. Wbrew temu, co mapka pokazuje. A nie, jest, patrzcie. Dobra. Gdzie ta ryba? Nie no. Wydaje mi się, że ja ją ubiłem. A jej tu nie ma. Nie no, jest jeszcze. O, tutaj była, patrzcie. Tutaj. Jest. Ubiłem ją czy nie? Nie.
No nie. Ta ryba jest sprytna. Tam popłynęła. A. Tam jest. Nie, no ona po prostu jest. I co, trafiłem ją w końcu, czy nie? No chyba nie. Ale motyw. Zwinna ryba. Tutaj jest, patrzcie. Widzę chyba. Dobra. Jest. Dobra, ładnie. Tam jeszcze jest. Uciekła. Uciekła. Nigdy nie łowiłem ryb, powiem wam szczerze. Tu jesteś. Jest, dobra. Mamy. Nie ma więcej ryb tutaj. Ale coś jeszcze jest. Co żeśmy nie złowili. Ale co? Może gdzieś jakiś diament? Jakbym nie zgadł. Duży kryształ, dobra. Zobaczmy teraz wszystko. Pięknie. No to wracamy. Wracamy, słuchajcie. Możemy szybciej nawet, co by czasu nie tracić. I jesteśmy tutaj, gdzie żeśmy zeszli. Tam jest nasza łódka. A tu jest jakieś pomieszczenie. Tutaj możemy coś wziąć, niekoniecznie. What the hell? Research post or something? Jakaś radiostacja? Get off of me! Stay the fuck down! Ethan! I gotta say, I'm surprised you made it this far. Mm-hmm. It'd be a shame if something happened to you now. Sir Chris, why not? You killed Mia. Now do me and finish the job. Hey, Cap. I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. What kind of readings? What's moving? Unknown, but my guess is we've been here too long and Miranda knows it. Hey, hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. Ta ryba. You stay out of our business, Ethan. What business? Co tu się dzieje? O, ten. I don't have time for this. Stupid. Miranda is already preparing.
Miranda sent you to slow me down? You're pathetic. What are you talking about? Ojejku. The fuck is wrong with you? No kurde, czekajcie. Wiem stąd, ale motyw. Moment. Ups. Oj, 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 oj. No, chyba go nie ma. O, słabo to widzę. Czekajcie. No właśnie, to jest dobre pytanie. Gdzie my jesteśmy? Nic mi ta mapka nie mówi, powiem wam. Ktoś chrapie? Coś, jakieś chrapanie z tego domku się dobywa. He said the exit's underwater. O? O? W przypadku silnej ulewy stan lokalnej fauny morskiej może ulec pogorszeniu. Zaleca się opuszczenie nadmiernego poziomu wody następującymi krokami. Użyć korby wiatraka, by uruchomić przepływ prądu do stróżówki, pociągnąć za dźwignię odpowiedzialną za otwarcie śluzy. If I can drain the water. Shit, there's no power. Włącz dopływ prądu do śluzy. No fajnie. Zaraz, dobrze ja widzę. Siema. On wszędzie jest. Dobra, czekajcie. Skoro on tu jest, to może sobie coś wytwórzmy. Czy możemy coś z czym połączyć? Skarbów. No dobrze, otwórzmy ten sklep, fragment kryształu, sprzedajmy to, co możemy sprzedać. Niekompletny szyjnik? Nie. Rybę nie, mięso nie, wytrych nie, apteczki też nie. Amunicja do pistoletu, owszem. Amunicja do pistoletu, owszem. Pociski wybuchowe nigdy w życiu. Tyle chyba. And buy it I will. No domyślam się, że kupisz. Czekajcie, co my możemy jeszcze zhandlować jemu? Tego na pewno nie. Ile mamy w tej chwili? 90. Dobra, czekaj. Najpierw to... Kurde. To 115 jest. Aj, musimy jeszcze niestety troszeczkę popracować na to, żeby... Dobra. Uzupełnimy sobie może na razie. Tego nam brakuje. Dziękuję. Jeszcze drobiu nie mamy tyle, ile potrzeba.
Tutaj z kolei mamy mięso, ale nie mamy dziczyzny i nie mamy drobiu. Tu mamy za to rybę na tą potrawę. Don't let up yet. No na pewno. Nie będę odpuszczać. Carry on. Okej. Please do take a look at my new stock. No dobrze, patrzę już na twoje te nowe towary, no ale to są te towary, które były, no. Co ty mi zamydlasz tutaj, Duke? Nie ma nic nowego. Sure to be a good meal. No, też tak się domyślam, że będzie smacznie. Dobra, słuchajcie, szybki zapis. I lecimy dalej. Nie bardzo wiem, gdzie mam teraz iść, powiem wam szczerze. Musimy włączyć napięcie, ale... Jak? Czekajcie, przyjdziemy tędy? No przejdziemy tutaj, może czymś uda się w jakiś sposób... Zniszczmy to. O, tu coś mamy. Dobra, kręcimy. O, masz. Ojejku. Seriously? No poważnie chyba. Co ja tu mogę wstawić? Koło od studni? No, jakiegoś innego przedmiotu potrzebujemy. Ojejku, jejku. Jak nie urok, to przemarsz wojsk. O! Słyszę gdzieś, czekajcie. Koziołka słyszę. Jest koziołek. Dobra. A tu tak przy okazji, oprócz koziołka już więcej nic nie ma. Nie ma. Dobra. Drabinka, tak? No to schodzimy. Zobaczymy, co nam to da. Mapka na trochę słabej tej jakości. O. Tu wyjście na zewnątrz. Może tędy? O. O, tutaj widzę, jest coś do... O, pięknie. O kurde. No dokładnie. Czekajcie, wyjemy. Oj, oj, oj. Tutaj coś. No i co? I co ja tu mam zrobić teraz? Czego tym... tą spluwą nie załatwię w życiu. Nie ma nawet co... Nie ma szansy na to, no. No i gdzie ja tu pójdę dalej? O! On mnie zaraz zeżre, faktycznie. Jakoś, żeby... na to się, nie wiem, wspiąć? Co z tym możemy zrobić? Patrzcie, to się chwieje. Jest. Pocelowałem, dobra. Wiemy. Uff. To
to jeszcze widziałem właśnie to. Pociski wybuchowe niech będą. Pchnij. No to pchamy. Odpłynęło. Czekajcie. Tam coś na dole jest, ale... Mogę zejść? Mogę. Otwórz. O. Dobra, zbadajmy. Robaczki. O, mamy przejście. Tu jest kolejne. Dobra, idziemy. Tu jest kolejne. Tu jest kolejne. Tu jest kolejne. Gdzie? Tu jest kolejne. Amunicja do Magnuma. O. Dobra, słuchajcie. To sobie zamienimy trójkę, weźmy sobie tego... To jest granatnik, karabin. Strzelba. Armata ręczna. Może to weźmy sobie pod trójkę. Skrót. Pod trójkę, niech będzie. Czyli trójkę to mamy to. Z tego będziemy walić chyba. Dobra. A! Zawaliło się, czekajcie, to trzeba w odpowiedniej chyba kolejności użyć, coś mi się wydaje. No nie! Musimy wracać. Czekajcie, jaka to kolejność musi być tego. Moment. Aha, czyli tutaj to. Tu jest to. I to jest tamto. Czyli tak. To. 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 I lecimy. Dobra. 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 Lecimy. O, masz. No i po mnie chyba. No niestety. Nie żyję. Ponów. Wow. Dobra, jesteśmy tutaj. Czyli doszliśmy tutaj. Nie no, jak tutaj wychodzę, to on do mnie... O, niestety. Jeszcze raz próbujemy. W momencie, kiedy ja wychodzę... Może ja muszę w niego... Czekajcie, niech on się mi się tu gdzieś pojawia, w niego strzelę. I wtedy... Dobra. Lecimy teraz, szybko. Chyba niekoniecznie. Dobra, mamy. Ale co dalej? Tędy nie mogę przejść. Dobra. Czekajcie, gdzie on jest? Ja go nie widzę w ogóle. Tam muszę się gdzieś dostać chyba. Próbujemy. No nie! Znowuż mnie! A niech to! Niestety... To musimy jakąś taktykę na niego
mieć... Czekajcie. Dobra. Ale on w ogóle, widzę, jest nie... Nie można go... Ajajajajaj. Nie zdążyłem. No nie jest to łatwe. Powiem wam, że nie jest to proste. Uciekamy? Poleciał tam, dobra. To my teraz szybko tędy. Udało się. Ha. To co teraz? Gdzie dalej? Na ten komin? Tędy może? Ojejejej. Co z tym mam zrobić? Patrzcie. Ajajajajaj. To podobnie wygląda jak tamten wózek, który do zepchnięcia... A nie, jest zepchnięcie. Już mi się to wcześniej nie pojawiało. Dobra, po tym ja przejdę chyba. Dobra. Przeszliśmy. I co teraz? Mamy już dwa. To musimy zepchnąć. Tu oczywiście wózek z robaczkami, ale nieważne. Dobra, w górę. Dobra. I co tu dalej? Gdzie mam iść? Tu jakaś drabina. Da radę? Aby wyżej, dokładnie. Dobra. Próbujemy. A to co to jest? Ha! Tu mam skoczyć? Chyba tak. O! Tylko jak? O kurde. Tędy? Tak, jesteśmy w jakimś młynie. I co ja mogę tu zrobić? O, dobra. W górę. W górę, pnij się w górę. O, jejku, jejku, nie jest to, widzę, proste. Cały czas muzyka taka... Chyba ja zmienię na to. To zniszczmy. Oj, oj, oj. Co tu się dzieje? On to rozwala. O, tu mamy jakąś korbę. Dobra, spróbujmy. Aha, wziąłem ją, dobra. Tutaj jakaś drabina. No, no to co mam zrobić teraz? Jak nie mogę się po tym wspiąć? Tu brakuje kawałek tej drabiny, no widzę.
Może tą korbą? O, dokładnie. Dobra, muszę tą korbą po prostu wziąć i dojechać do jakiegoś momentu. Korbę żeśmy odebrali z powrotem, więc dobrze. Zobaczymy, jak teraz to wygląda. O, teraz mogę się wspiąć, widzę. Dobra, idziemy. Idziemy, idziemy. Czyli co, jesteśmy prawie na samym szczycie, tak? O. Złap się. A tu już więcej nic nie mogę zrobić? Może tu jest coś do zebrania? Jeszcze nie ma chyba. No dobra, no to łapiemy się. Trolka. Nie udało mu się? Uff. I teraz tą korbę tu zastosujemy. Dobra. Kręcimy. Tyle? Okej. Jest prąd. Otwórz śluzę. Widać, że jest. Nawet widać to. Dobra. Czyli co? Teraz tędy schodzimy, tak? I biegiem do śluzy. O, czekajcie. Tu jest, widzę, wychodek. Skorzystajmy z wychodka. Chemikalia, proszę bardzo. Właśnie tego potrzebowałem. Zobaczmy, czy tutaj nie ma gdzieś czegoś jeszcze do zebrania. Ale chyba nie ma. No to wchodzimy. Wchodzimy. I odpalamy. Musimy ułożyć taką kombinację, jak tutaj na tym, tak? O! Jest, dobra. I teraz co? Za tą rączkę pociągnąć, tak? Dobra. Dobra. I lecimy. Got it. Pięknie. Znajdź drogę na zewnątrz. Dobra. Jeszcze na chwilę skoczymy do naszego handlarza. Czy możemy mu coś sprzedać? Chyba niekoniecznie, ale się uleczę, bo widzę, że trochę już słabo z naszym zdrowiem. Otwórzmy... czekajcie. Najpierw zobaczmy, czy możemy jeszcze coś wytworzyć. Bo ja bym chciał... Nie, nie możemy wytworzyć żadnej amunicji. Niekompletny naszyjnik. No nic mu nie sprzedamy. Dobra, ja robię szybki zapis i spotykamy się za moment. I lecimy dalej. Zasypia. Dobra, bo tędy już nigdzie tutaj nie wyjdę, nic nie jestem w stanie zrobić. Czekajcie, czy ja tędy gdzieś przejdę? Patrzcie, co to za stwór. Jest. Gonimy go, gonimy go, gonimy go. Oj! Spierdzielił, no. Aj, niedobrze. Dobra, rozwalmy tą beczkę. No i co? Tędy? Ta mapa słabo trochę zrobiona jest, powiem szczerze. Nie, no nie wiem, gdzie ja mam iść. Ale chyba... No muszę tędy, no bo którędy? A, tu jest coś.
Dobra, otwórz. Przyniosłem 5 ludziów z wioską. Prosiłem, zrobiłem, że poślij za pomocą kadu do brzuszków. O proszę, nie mogę doczekać się, aż kadu wyrośnie w ich brzuszkach. Coż to jest? Czterech ludzi z wioski tego poranka nie żyje, jeden z nich prawie. Lykan. Znowu zawiodłem, matka Ho chce silnie naczynia. Silne naczynia, a ja nie mogę pozyskać żadnego. Będę potrzebować więcej ludzi z wioski. Nie brzmi to dobrze. Co to jest? Magazynek o dużej pojemności. Do 19, 11. Dobra, załóżmy. Ale my nie mamy 19, 11. Nie mamy 19, 11. Modyfikacje do pistoletu. No ale pistolet żeśmy sprzedali. Chyba do tamtego, który właśnie żeśmy zhandlowali. To jest coś mi się wydaje. No nic, trudno. Nie mamy, to nie mamy. Mamy za to coś potężniejszego, chyba. Czekajcie, jeszcze zobaczę, jaką ma siłę. 1200, siła eksplozji. Siła eksplozji 1200. A tego, jaka siła eksplozji jest? Siła ognia 2300, czyli tego lepiej używać, powiem wam. No dobra, no to może faktycznie użyjmy tego. Skoro to jest więcej... Czekajcie, tamtędy przejść jakoś? Tu na górę może? Da radę? Nie da rady. O, tu mamy. O kurde! Bijemy, bijemy, bijemy! O nie! Czekajcie, bierzemy, bierzemy, bierzemy! Może tu nas nie znajdzie. Ojejku! Jeszcze raz. Ale on wytrzymały. Kolejny. Dobra, wiemy. Wiemy, wiemy, wiemy. Czekajcie. Nie! Nie, 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 wylecz się szybko. Bo mnie zaraz pożre. Nie, no nie mogę tędy w ogóle przejść, patrzcie. On mnie w ogóle zatarasował, czekajcie. Oj, 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 oj. Tu mamy beczkę z ładunkiem. Czekajcie, może strzelimy w tą beczkę, jak on tu będzie. Co to? No nie. Oj, 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 oj. Słabo. Ponów. No, próbujemy. I guess I gotta do this.
gdzie on jest? Tu jest, dobra. Bijemy. W międzyczasie przeładujemy oczywiście. Chowamy się. Bo zaczyna chyba żygać. Dobra, skończył. Dobra. Kolejne przeładowanie. Kolejne przeładowanie. Dobra, wiemy. O kurde, nie! Uciekamy, wiemy. Czekajcie, gdzie on jest? Będzie chyba żygał. Dobra. Dobra, uciekamy. Ups. Udało się. In death as he was in life. Disgusting. No nie da się ukryć. Ojejku. Dobra, słuchajcie, pozbierajmy jeszcze te suweniry, które tutaj gdzieś zostały, czekają na nas. Pusto? Dziwne. Nie no, coś tu jest. Widzę mina. Dobra, mina się zawsze przyda. To jest beczka, którą mogliśmy wysadzać właśnie tego mura. Patrzcie, jak to działa. Tak to działa. Ale pozbierajmy sobie jeszcze inne rzeczy. Tutaj tą beczkę też można zdetonować. Oj, chyba trochę za blisko stałem. Tutaj mi się coś wydaje. Ale zabierzmy sobie co jest możliwe do zebrania. Tu się trochę oddalę i sobie zrobimy małe boom. Dobra. Tu mamy coś oczywiście. Apteczka, pięknie. Amunicję do pistoletu, fajnie. Czy tu w środku jeszcze gdzieś coś nie zostało? Sprawdźmy to. Jeśli nie, to po prostu wychodzimy na zewnątrz. Chyba nie. Chyba to wszystko. Tutaj ta mapa jest taka sobie. A w zasadzie tak jakby jej w ogóle nie było, bo niewiele ona nam tutaj podpowiada, niewiele ona nam daje. O. Chyba już tu więcej nic nie ma, no. Jakby było, to by było, tak? Ale jeszcze mówię, lepiej popatrzeć niż coś opuścić. Jeśli nie ma, to lecimy dalej. No to lecimy dalej. The exit's up ahead. No. Tu mamy coś. No. Ja.
O, sporo. 640 telewizorek. Gdzie my jesteśmy? Wyjrzyjmy, F-zbadaj. A, czyli to jest ten klucz do połączenia. Sześcioskrzywdy, tam gdzie nie mogliśmy wejść, słuchajcie, to jest to miejsce. You're better off than I thought. Who's that? Kto to? Oh, come on. We just met a Heisenberg chyba. You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. I'll give you that, Ethan. But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Not trying to get on my good side? I don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that, and you pass. First, head back to the graveyard. Self-centered prick. Udaj się do twierdzy. To co? Matka Miranda dała mi szlaką zero, nikt mnie nie lubi, więc myślałem, że znowu zostanę pominięty, ale Henry powiedział, że to dlatego, że każdy dostanie jedno roz. Ceremonia nie może się odbyć bez udziału nas wszystkich, ale matce chyba jakoś wcale na tym nie zależy. Roz to naczynie z takim pojemnikiem, matka może odzyskać swoje prawdziwe dziecko, nawet jeśli było martwe przez bardzo długi czas, jeśli to zostanie ze mną. Nie jestem prawdziwym dzieckiem, czy mnie opuści? Nie, nie chcę tego. Nie. Dobra. Czyli jesteśmy po drugiej stronie tego przejścia, w której był, znaczy tego pomieszczenia, w którym był Morał. Także... No dobra, to otwórzmy to. I jesteśmy gdzieś po drugiej stronie. No dobra. Chyba tutaj to tyle. Jeszcze tutaj jest gdzieś skarb, ale to chyba coś mi się wydaje, że na innym... Na innej kondygnacji. No dobra, wracamy. Mam nadzieję, że tym razem obejdzie się bez niespodzianek. Albo i nie. Kto to wie? Czyli jesteśmy w tym wiatraku, jak gdyby, w którym żeśmy byli. Tak? No tak. Dokładnie tak. Tu jest maszyna, także słuchajcie, zapisujemy sobie tutaj stan gry i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo za to, że żeście dotrwali do końca. Pozdrawiam serdecznie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.